Czy wiesz, ile kilometrów robisz zwykle w ciągu dnia? Jeśli prowadzisz siedzący tryb życia, a po mieście głównie poruszasz się autem, to prawdopodobnie robisz jedynie około 2000 kroków dziennie. Ale wystarczy, że do listy swoich aktywności dodasz na przykład chodzenie po zakupy czy wyjścia z psem, a liczba Twoich kroków wzrasta do około 5000. A do rekomendowanej liczby 10000 kroków dziennie możesz dojść, uwzględniając dodatkowo w swoim planie dnia na przykład jeden dłuższy spacer. Jest to optymalna dzienna dawka ruchu. Co ciekawe, nawet gdy rodzina prowadzi określony tryb życia, poziom aktywności dzieci i dorosłych jest różny. Przykładowo, jeśli rodzina prowadzi siedzący tryb życia, to dorosłym nie udaje się zwykle wykonać nawet 5000 kroków. Ale aktywność ruchowa dzieci w tej samej rodzinie bywa nawet dwukrotnie większa. Nie znaczy to jednak, że rodzice mogą odpuszczać, bo to właśnie ich dobry przykład zachęca dzieci do właściwej ilości ruchu. Badania pokazują, że właściwą ilość ruchu mają dzieci z rodzin, gdzie poziom aktywności jest co najmniej umiarkowany. Pamiętaj, że wykonując minimum 10000 kroków dziennie możesz lepiej kontrolować masę ciała, poprawić koncentrację i jakość snu. Ale to nie wszystko. Chodzenie, jak każda aktywność ruchowa, poprawia kondycję, zmniejsza ryzyko chorób serca, reguluje poziom cukru we krwi i zwiększa odporność organizmu. A jeśli prowadzisz siedzący tryb życia i dopiero zaczynasz przygodę z aktywnością, to wypróbuj metodę małych kroków. Stopniowo i systematycznie zwiększaj liczbę wykonywanych kroków. W ten sposób wyznacz sobie cele możliwe do osiągnięcia. Dowiedz się więcej na rodzinnaakcja.pzh.gov.pl.